Porozumienie paryskie jako części Unii Europejskiej i w związku z tym zobowiązania Polski zawarte są w tym zobowiązaniu, które przekazała Unia Europejska. Unia Europejska ma to swoje zobowiązanie na poziomie i zapytać się, jakie to będą decyzje, czy jest zainteresowany, czy nie. Tego, jeżeli chodzi o to, co... No bo ja muszę znajomy dać odpowiedź, czy będę brała tą lodówkę i gierkę, czy nie, wiesz? Które się toczą w Unii Europejskiej. Jeżeli nie będę brała, to na po prostu dla komu innemu, nie? Taka, żeby Polska miała ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 7%. No to zapytaj się, czy jest zainteresowany, czy nie? Bo jeżeli ja nie będę brała, to ona dla komu innemu. To jest dobrze, czy nie? Chociaż generalnie Polska popiera porozumienie paryskie i podejrzewam, że chce je realizować. Ale no ona chce po prostu tego ognisze, bo nie ma zbyt miejsca, nie tyle miejsca, nie? No i chce po prostu jeszcze mi do tego usunąć to mieszkania, wiesz. Tak, z tym, że akurat redukcja emisji gazów cieplarnianych, o których mówimy w przypadku porozumienia paryskiego, to no, przecież lodówka taka trochę nowoczesna, bo ze szufladami wyobrażarka osobno, wiesz, osobno lodówka, osobno wyobrażarka, taka dwudrzwiowa. Używa paliw kopalnych, które Mareczkowi mówiłam, Mareczek wie, jaka lodówka. Także no, tutaj sytuacja nie jest łatwa z jednej strony, ale z drugiej strony jest też łatwa, ponieważ w Polsce jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które można zrobić. Nie, tylko po prostu mam im dać odpowiedź, czy jest to zainteresowana, czy nie. Jeżeli nie, to ma po prostu tam komuś innemu, nie? Że nasz system gospodarczy ma różne instrumenty, które są w nim zawarte, podatki, dotacje, inne narzędzia, które promują, niechęcają. Jak nie, no to ja powiem, że rezygnuję. To nie sprzyja funkcjonowaniu tego systemu w tym kierunku, żeby ograniczać emisję gazów cieplarnianych. To jest największy nasz problem i co więcej, wydaje się, że ten system, który sprzyja temu, żeby jednak wykorzystać jak najwięcej paliw kopalnych, jest w jakiś tam sposób trudny do zmiany. Cały czas węgiel, to, że są ludzie na tyle mocni, że ich sprzeciw przeciwko zamykaniu kopalni czy ograniczaniu zużycia węgla w energetyce jest na tyle silny, że trudno jest to w sposób łatwo zmienić. To są jedne z objawów takiego kształtowania tego polskiego systemu gospodarczego, czy też gospodarczo-politycznego. Bo powinniśmy liczyć na to, że znajdą się ludzie tacy, którzy przynajmniej część tych rzeczy będą dostrzegać i będą zmieniać te mechanizmy w taki sposób, żebyśmy właśnie zużywali coraz mniej energii najlepiej, coraz mniej paliw kopalnych, no i per saldo to się będzie przekładało na redukcję emisji. Dotychczas sytuacja była taka, że udawało się Polsce przez dłuższy czas, mimo rosnącego produktu krajowego brutto, rosnącej naszej zamożności, rosnących pensji, udawało nam się to osiągać, nie zwiększając emisji gazów cieplarnianych. To już nie wystarczy. No, teraz rzeczywiście powinniśmy próbować oczywiście zwiększać tę skalę swojego bogactwa, ale w taki sposób, żeby redukować te emisje gazów cieplarnianych. To dobrym przykładem jest te ostatnie programy związane z elektromobilnością, które rząd lansuje. Mogą być takimi programami, które przynajmniej w sektorze transportu taki przełom właśnie, że będą lepsze samochody, ale one będą mniej emitowały gazów cieplarnianych i pozwolą na to, żeby nastąpiła redukcja, ale to też jest tylko jeden z takich programów, który znam. I on jakby może nie zmienić całego obrazu Polski, jako jednak kraju, gdzie rzeczywiście paliwa kopalne okopały się na swoich pozycjach. Kluczowe dla globalnego porozumienia, dla globalnej polityki klimatycznej są zobowiązania dwóch krajów, Chin i Stanów Zjednoczonych. Tak, no tutaj może zacznę od bardziej optymistycznej strony, czyli Stany Zjednoczone, które rzeczywiście podejmują działania, które idą w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz ich zobowiązanie krajowe jest takie, że będzie to 25-28% redukcji emisji gazów cieplarnianych w roku 2025 w stosunku do poziomu z roku 2005 i na tyle, ile wiem, to przynajmniej administracja federalna podejmuje bardzo aktywne działania, zresztą to, co dociera do nas przez prasę czy przez różne doniesienia, świadczy o tym, że tam w wielu stanach są naprawdę aktywnie wdrażane inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, z zakresu oszczędzania energii. Te wszystkie pomysły na samochody elektryczne płyną do nas jednak gdzieś, prawda, ze Stanów Zjednoczonych. No, natomiast
No jest duża niepewność związana z tym, że w Stanach Zjednoczonych też sytuacja polityczna jest w pewien sposób specyficzna, mamy administrację federalną, która jest bardzo nastawiona. Może ci odzwoń, może ma pisze SMS-a, najwyżej napisz mu jeszcze jednego SMS-a, że ma odpowiedzieć tą prostą odpowiedzią, czy jest zainteresowany, czy nie. Bardzo progresywny sposób. Z Wojciechem Szymańskim z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju rozmawiała Karolina Mózgo. Nie, no, w dniu dzisiejszym niech odpowie, rozumiem? Bo jutro będę dzwonić, to ja mi tutaj powiem, czy będę brała, czy nie będę brała. O czymś teraz przez najbliższe trzy kwadranse będzie... No dobra, to na razie. Marcin Poświek, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na program Gorąca Planeta, w którym mówimy o najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni na świecie. W USA kampania wyborcza na finiszu, ale to, kto wygra wyścig o Biały Dom, nadal nie jest przesądzone. Kto ma większe szanse i co zdecyduje o sukcesie lub klęsce kandydatów? O to zapytamy profesora Pawła Leidlera z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta rozmowa w drugiej części programu po skrócie serwisu informacyjnego. A już za chwilę zabierzemy Państwa do Hiszpanii. Hiszpania bowiem po 10 miesiącach politycznego impasu ma nowy rząd. W czwartek poznaliśmy jego skład. Drugą kadencję rozpoczyna Mariano Rajoy. O roszadach w Madrycie porozmawiamy z naszą hiszpańską korespondentką Ewą Wysocką. Jeżeli kogoś nie widać, wcale nie oznacza, że tego czegoś nie ma. Kryzys migracyjny, mimo że w Europie nie jest już tak odczuwalny jak jesienią ubiegłego roku, wcale się nie zakończył. Tylko w tym tygodniu w Morzu Śródziemnym utonęło ponad 240 osób, które przez Libię próbowały przedostać się do Europy. Co więcej, pod względem śmiertelności uciekinierów ten rok jest już tragiczniejszy niż poprzedni, rekordowy, kiedy do Europy dotarło ponad milion osób. Tak mówi jeden z ratowników pracujących na libijskim wybrzeżu. W miejscu, w którym pracujemy, w mieście Janzur, morze w ostatnich dniach ciągle wyrzuca ciała migrantów, którzy chcieli uciec przez Libię do Europy. W sumie znaleźliśmy 21 martwych osób. Tylko dziś 4. O obliczach migracyjnego kryzysu porozmawiamy z Rafałem Kostrzyńskim z Biura Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców Organizacji Narodów Zjednoczonych. Proszę zostać z nami. Polskie Radio 24. Ale teraz zabieramy Państwa do Hiszpanii, a konkretnie do Barcelony, gdzie jest nasza korespondentka Ewa Wysocka. Słyszymy się. Słyszymy się. Dzień dobry. Kłaniam się. Po 10 miesiącach politycznego impasu Hiszpania ma nowy rząd. Jak podkreślają komentatorzy, rząd z najmniejszym poparciem od czasu przywrócenia demokracji w Hiszpanii w latach 70. Ale czy z praktycznego punktu widzenia dla Hiszpanów jest to jakaś zmiana? Przecież przez ostatnich 10 miesięcy także rządził Mariano Rajoy. No tak, rządził Mariano Rajoy, nie miał wszystkich praw, chociażby nie mógł ten rząd ustanowić przyszłorocznego budżetu, dlatego wysłał do Brukseli taką bardzo okrojoną ustawę budżetową, no ale ciągle miał większość parlamentarną i ciągle mógł, no w trochę okrojonym sposób, ale jednak mógł sobie porządzić. Natomiast teraz będzie musiał się przestawić on i jego rząd na dialog. Gdybyśmy przeanalizowali 4 lata Mariano Rajoya, no pamiętajmy, że to były bardzo trudne dla Hiszpanii 4 lata, bo to przecież był niesamowity kryzys. Trzeba było prosić o pieniądze w Brukselę na ratowanie systemu bankowego. Bezrobocie powyżej 25%, także bardzo trudne lata. Hiszpania była wymieniana jednym tchem z obok Grecji, Irlandii. Nawet wyrokowano, że pójdzie śladem Grecji. Na szczęście to się nie stało, bo porównajmy wielkość Hiszpanii i wielkość Grecji, co by wtedy było. Natomiast mimo wszystko, tutaj, mimo tych trudności, wielu tutaj ekspertów, nawet członkowie gabinetu Mariano Rajoya, czy członkowie Partii Ludowej, tutaj tak dyskretnie i za kulisami mówią, że niektóre decyzje, które podjął, no nie są popularne, chociażby, nie wiem, zmniejszenie pieniędzy, puli dla osób, które już nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dlatego teraz ten rząd mniejszościowy, tak jak przed chwilą powiedziałeś, po raz pierwszy w czasach hiszpańskiej demokracji będzie to gabinet mniejszościowy, jest to gabinet mniejszościowy, no przede wszystkim musi zmienić sposób myślenia, bo wcale go nie czekają łatwe zadania. Natomiast musi pamiętać, że to już nie będzie tak jak przedtem, że co zdecydują, tak będzie, bez względu na to, ile skarg czy ile krzyków podniesie opozycja. Teraz trzeba będzie przed każdą decyzją, a tych decyzji ważnych musi kilka podjąć i to bardzo szybko, będzie musiał usiąść z tą opozycją do stołu i negocjować. Także to jest bardzo dobra wiadomość, że po 10 miesiącach powstał rząd, że już nie ma impasu politycznego,
ale teraz jest duży znak zapytania, na ile ten rząd będzie w stanie poradzić sobie właśnie z tym faktem, że jest mniejszościowy. I też jeszcze jedno trzeba pamiętać, że podczas tych 10 miesięcy no Hiszpania bardzo obronną ręką wychodziła ze wszystkich skarg czy ponagleń Komisji Europejskiej i Brukseli, no bo zawsze miała tę samą wymówkę. Nie ma rządu, jest tylko rząd pełniący funkcję, nie mamy pełnych praw, chociażby, tak jak wspomniałam, sprawa budżetu. No a teraz już to się skończyło i tutaj natychmiast po przegłosowaniu kandydatury, po zaakceptowaniu kandydatury Mariano Rajoya, Komisja Europejska zapukała do Moncloa, do siedziby hiszpańskiego rządu i powiedziała: słuchajcie, macie bardzo mało czasu, musicie przesłać przyszłoroczną ustawę budżetową, ale okrojoną o 5,5 miliarda euro. Bo to jest kwota, która ma zabezpieczyć, zapewnić, że nie będzie przesadzony, nie będzie zawyżony przyszłoroczny deficyt budżetowy, tak jak to się stało w 2015, 5%, a przypominam, że przecież w strefie euro jest dopuszczane 3%, no i wiadomo, że tegoroczny też będzie zakrojony. Jak ta sytuacja jest teraz komentowana w Hiszpanii? Czy to jest tak, że w takim politycznym ujęciu Hiszpania przekroczyła swój Rubikon w tym sensie, że rozpadł się ten dwupartyjny system władzy na dobre i kolejne rządy to będą albo rządy koalicyjne, albo rządy mniejszościowe, takie jak ten obecny? No tutaj ja przypomnę, że przecież najpierw były wybory grudniowe, a potem były czerwcowe i przed tymi grudniowymi wyborami to tutaj było takie oczekiwanie, wielkie zmiany, zacznie się nowa polityka, młodzi gniewni dojdą do rządu. Podemos, Ciudadanos. Tak, tak, tak. No a potem okazało się, że zamiast tego wielkiego przewrotu, trochę w stronę lewej strony sceny politycznej, ale niekoniecznie, bo Ciudadanos to jest centrum, ale młodzi ludzie, no okazało się, że zaczął się wielki bałagan i że tak naprawdę ten podział sceny politycznej między dwoma partiami był gwarancją politycznej stabilności przez te wszystkie lata. Natomiast co teraz będzie, zobaczymy, bo trzeba pamiętać, że to poparcie dla Mariano Rajoya, socjalistów, kosztowało ich najpierw, musieli pozbyć się sekretarza generalnego Pedro Sancheza, który był bardzo za nie. Ale podczas głosowania 16 socjalistów złamało dyscyplinę partii i powiedziało, że oni się nie zgadzają na Mariano Rajoya. Istnieje ryzyko, że dojdzie do rozłamu wśród socjalistów. I jeśli dojdzie do rozłamu, to wtedy pierwszą partią opozycyjną staje się Podemos. I wtedy Mariano Rajoy będzie musiał negocjować ze swoim największym wrogiem, takim no, ideologicznym wrogiem, bo są zupełnie na przeciwnych stronach. Podemos to taka trochę hiszpańska Syriza w Grecji. No, zresztą Pablo Iglesias jest przyjacielem z Aleksisa Tsiprasa. Tak. Czy siłą Rajoya i szansą na sukces jego gabinetu w tej trudnej sytuacji, też nowej sytuacji i dla niego, i dla Hiszpanii, jest właśnie słabość opozycji, na ile socjaliści i partia Podemos walczą tego samego wyborcę i kłótnie między tymi ugrupowaniami mogą wzmocnić partię ludową, Partido Popular? Na pewno. Zresztą tutaj w tej chwili na Rajoya patrzono przez te 4 lata ostatniej kadencji, tak trochę z przymrużeniem oka, bo to jest premier, który nie rozmawia nie tylko z opozycją, ale z dziennikarzami. Zdarzało się, że wychodził tylnymi drzwiami z parlamentu, żeby tam na żaden mikrofon się nie natknąć. Nie był mistrzem PR-u. Nie, zdecydowanie i tak generalnie traktowano go, no dobra, no jestem premierem, no bo musi być. Natomiast po tych 10 miesiącach on praktycznie nic nie powiedział Rajoy, prawie się nie wypowiadał, oprócz tego, że troszkę się zbliżył do dziennikarzy, przestał się ich bać, to okazało się, że to jest geniusz, bo on zrobił to, co chciał. Jest znów premierem, choć tak naprawdę w grudniu nikt mu nie dawał, nawet członkowie jego partii nie dawali mu na to szans. Natomiast pewnie on będzie wygrywał na tej słabości chociażby socjalistów i na tych skłóconych socjalistach, bo to okazało się, że to wcale nie jest taki monolit, tylko tam równo sobie okładają się pięściami. Zresztą pamiętam sesji, podczas której zwolniono, pozbyto się Pedro Sancheza, to tam dochodziło do krzyków i do płaczy, bo to wiadomo, no, że teraz bardzo łatwo jest, któryś z socjalistów nagrał to wszystko, potem to wszystko puścił w sieci i okazało się, że tam się działy dantejskie sceny. Także słabość opozycji jest w tej chwili bardzo mocną kartą przetargową Mariano Rajoya, ale też liczmy na to, że tą drugą kartą przetargową będzie też jego mądrość polityczna i umiejętność dialogu. No właśnie, ale czy on posiada taką umiejętność?
umiejętność. Czy on będzie potrafił przestawić się z tego trybu, kiedy on decydował, on brał za to odpowiedzialność i co najwyżej był za to krytykowany. Teraz będzie musiał się po prostu dogadywać, budować koalicję, szukać kompromisu. No tak. Tutaj takim gwarantem jest Soraya Sáenz de Santa Maria, to jest jego prawa ręka, ona przedtem też była wicepremierem, była też rzecznikiem, teraz została wicepremierem i ministrem administracji i to jest osoba, która no bardzo, bardzo inteligentna kobieta, dobry polityk i ona tutaj na pewno będzie dbała o to, żeby te negocjacje w miarę dobrze odbywały się. Natomiast jeśli przeanalizujemy skład rządu Rajoya, to tutaj moglibyśmy się być zaskoczeni, bo on opowiadał, że to będzie skład zaskakujący, że to będą młodzi ludzie. Tutaj najpierw już zaczęto mówić, ach, to na pewno będą ci, których akceptuje opozycja, którzy w ciągu tych 4 lat nie podpadli. A tu okazało się, że gdzie tam, że większość składu została taka sama. Nawet bardzo niepopularni ministrowie typu minister skarbu czy minister pracy, która tutaj nie powiedziałabym, żeby specjalnie zasłynęła. Natomiast ci nowi, no zobaczymy na to, wśród tych nowych są też osoby, które też nie są popularne. No ale liczmy na to, że to jest znów jakieś genialne podejście, czy genialna decyzja Rajoya, której najpierw w tej chwili trudno jest zrozumieć. Ani nie rozumie tego opozycja, ani nawet Ciudadanos, którzy są mu bardzo, bardzo mu sprzyjają, ale powiedzieli, że ten rząd został utworzony dla poprawy wizerunku Partii Ludowej, ale nie z myślą o Hiszpanii. Wierzmy, że za tymi wszystkimi dziwnymi decyzjami kryje się coś, co będzie bardzo pozytywne. No zresztą on nie ma wyjścia. On musi wyjść. On musi zacząć dialog. On musi zacząć rozmowy. A może jest inaczej? Może chodzi o to, aby ten parlament zakończył się klęską po 6 miesiącach, kiedy nie mogą być zwołane kolejne wybory. Wtedy Mariano Rajoy wyjdzie i powie, rząd mniejszościowy nie zdał egzaminu, muszą być kolejne wybory i wtedy jego partia zwycięży i będzie miała większość. Może to o to chodzi. To też nie jest wykluczone, bo ze wszystkich sondaży wynika. To jest Partia Ludowa jest jedyną partią, która od tego grudnia minionego roku, kiedy po raz pierwszy były wybory parlamentarne, jest jedyną partią, która zyskała. Wszystkie inne albo utrzymały się na tym samym poziomie, albo straciły, ale też wiadomo było teraz, że jeśli oni nie będą naciskali na stworzenie rządu mniejszościowego i pójdą do trzecich wyborów, to już będą blisko tej większości. Czyli wtedy już wiadomo było, że po tych trzecich wyborach, jeśli by do nich doszło, do nich miałoby dojść znów w grudniu i to tuż po Bożym Narodzeniu albo tuż przed Bożym Narodzeniem, to wiadomo, że wtedy będzie mu łatwiej utworzyć rząd. Ale jednak tego nie zrobił. Postawił na rząd mniejszościowy. Teraz, jeśli ten rząd szybko nie zda egzaminu, no to też może się zdarzyć tak, że jeśli będą następne wybory, to Partia Ludowa zostanie wzmocniona, albo po tym krótkim okresie, kiedy nie zda egzaminu, może się okazać, że społeczeństwo powie, no jeśli nie poradził sobie, jeśli nie potrafi negocjować, to może jednak nie warto na niego głosować. No ale też tutaj te inne partie, no tutaj nie ma w tej chwili specjalnie w czym wybierać w Hiszpanii. I tak naprawdę ten rząd mniejszościowy jest prawdopodobnie najlepszym gwarantem tego, żeby jednak te reformy dalej szły do przodu. Bo pamiętajmy, oprócz budżetu trzeba bardzo szybko robić reformę emerytalną, systemu emerytalnego. W Hiszpanii zaczyna brakować pieniędzy na emerytury. Jest jeszcze sprawa Katalonii przecież. No to jest sprawa bardzo delikatna i między innymi dlatego wszyscy socjaliści katalońscy nie zagłosowali, nie wstrzymali się od głosu, bo no, to trzeba przyznać, że rząd hiszpański, rząd Mariano Rajoya, to jest najlepsza fabryka do produkowania niepodległościowców, do produkowania opozycji katalońskiej wobec centrum, bo odkąd ten rząd nastał, liczba osób, które popierają odłączenie od Hiszpanii, podwoiła się. No i tutaj też trzeba będzie znaleźć jakiś klucz. No zobaczymy, co będzie w ciągu najbliższych miesięcy. Dajmy mu czas, wotum zaufania, no a potem będziemy rozmawiać. Zobaczymy, czy uda się ten dialog, czy nie. Tu musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo. Z Barcelony mówiła Ewa Wysocka. Teraz czas u nas już na skrót najważniejszych wiadomości. Po nim porozmawiamy o największym politycznym spektaklu świata. Wyborach w USA. Autopromocja. Polskie Radio 24. Wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka.
Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20.30. Zapraszamy. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. 12.30 Piotr Topoliński. W Krakowie oficjalnie rozpoczął się drugi europejski kongres w obronie chrześcijan. Politycy, duchowni, dyplomaci i eksperci zastanawiają się, jak pomóc prześladowanym na świecie chrześcijanom. Szczególnie chodzi o tych mieszkających na Bliskim Wschodzie, w krajach objętych wojną, takich jak Syria czy Irak, mówi europoseł Ryszard Legutko, inicjator kongresu. Ten problem chrześcijan to jest z jednej strony problem ludzki, z drugiej strony jest to kwestia przetrwania cywilizacji chrześcijańskiej, najstarszej. No wiesz, Marek, prezentami nie jest zainteresowany, on jest bardzo zainteresowany. Chrześcijanie stamtąd wszyscy wyjadą. Jak chce się ma dostać, to wiesz, on niczego nie pominie. Mamy chciał tak, żeby moi znajomy nie chciał, tam mi bardzo jadę, bo na mamę, żeby nie mogli kogoś zapraszać bez nich zgody, nie? I reformatorów oraz pomoc kościołowi w potrzebie. Dokument w polskiej archiwum. Nie wiem, ale nie wiem, jak to będzie wyglądała sytuacja. W dwóch oryginałach. To jest oryginał polski, a drugi oryginał gnieźnieński. Dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Łeknie jest pierwszym ze zbiorów poznańskiej placówki wpisanym na krajową listę UNESCO. Wcześniej udało się wpisać na światową listę Oktabra Czeskiego. Jesienny chłód i deszcz nie zwalniają ze służby podkarpackich policjantów. Jak podkreśla sierżant sztabowa Edyta Mikołajewska, godziny pracy są regulowane odpowiednimi przepisami, które uwzględniają jedziemy z końmi i zostają sobie w boksach. Wtedy są jeżdżone przez naszą instruktorkę. To raczej konie zostają, bo przeciągi nie są dobre dla zdrowia. Tutaj dobro konia jest najważniejsze, ale naprawdę się o to dba. Zespół konia Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie istnieje od 16 lat. Ma swoją siedzibę w Głogowie. Jest wykorzystywany m.in. do patrolowania terenów leśnych oraz zabezpieczania imprez masowych, w tym meczów piłki nożnej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wracamy do rozmowy o sprawach międzynarodowych. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry. Kłaniam się. Setki spotkań z wyborcami, setki wygłoszonych przemówień, tysiące uściśniętych dłoni, miliony mniej lub bardziej wymuszonych uśmiechów, rozdawanych na lewo i prawo. W końcu pająskie sumy wydawane na terminy, USA dobiega końca, największy polityczny spektakl świata, kampania prezydencka. Wielki finał już we wtorek, 8 listopada, kiedy okaże się, kto będzie nowym gospodarzem na domu i przywództwem Stanów Zjednoczonych. A my już teraz łączymy się z Krakowem, gdzie jest profesor Paweł Leidler z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mam nadzieję, że się słyszymy. Słyszymy się, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Przed nami jeszcze 3 dni kampanii. O co teraz toczy się gra i na czym koncentrują się kandydaci? Ważniejsze jest przekonywanie niezdecydowanych czy mobilizowanie własnego elektoratu. No, ale wiesz, ale panie redaktorze, w tym sensie każdy cykl wyborczy czasami definiuje te stany w trochę inny sposób, w zależności
zależy też od zmian populacyjnych. No, ale chodzi, jeżeli by miał wniosek, to przez tego komputera, wiesz o co chodzi? Myślę, że Floryda, która od wielu tygodni uchodzi za taki swing state, raczej... On chyba po śmierci, bo on nie chciał, będzie mieszkał. On już wątpią pewnie życie pozagrobowe w mieszkaniu, nie? Jak Arizona, jak Colorado. I słuchaj, będzie leżał za Balsamują, bo rozumiem, i będzie leżał i będą pić, i będzie pilnował swojego majątku. Teraz kandydaci albo fizycznie będą częściej się pojawiać, albo ich reklamy będą się pojawiać. Ale nawet mówiąc, to jest pytanie, o którym pan mówi, inaczej powinna sama kampania skupiać. No, nie ukrywam, że jestem zachowany tym, jak bardzo negatywna jest ta kampania. Pesymizm w Stanach jest obecnie gigantyczny. Jeżeli wygra Trump, to będzie apokalipsa. Jeżeli wygra Hillary, będzie jeszcze gorzej. To zależy, kogo się pyta. Oczywiście te argumenty podobne, bo za jednym kandydatem, za drugim stoją... Ale Marcin, to nie przyjedzie! Polaryzacja ogromna. Polaryzacja jest ogromna i to jest polaryzacja negatywna. To nie jest tak, że centra jest bardziej... Ja mu powiedziałam, jak zorganizuje Trump, nie? ...na republikanów, bo jest przekonane, że wielu... ...pan ma na wieś męża, dziecko, rozumiesz, że ja po prostu nie mogę jej zapraszać tam bez linii, wiesz. A to mieszkania tam tylko chodzę ja, rozumiem, że jestem osobą tam, wiesz, uczciła się, nie? Czy w ogóle uda się przekazać? Tak, żeby się aby zgody Maryczka zaprosić nie mogę. Wydaje się, że ta polaryzacja wynika właśnie z jednej strony z tego, w jaki sposób, w jaki sposób była tam przeprowadzona, a z drugiej z tego, że no, a ja bym nie mogła się zastanawiać, kto w ogóle mógł, jeżeli ja ci wiem, że w domu staję tam dobrym, ja mówię i tylko musi załatwić transport, ja mówię, ewentualnie jak ja coś załatwię, jak nie załatwię, to ja będziesz musiał to zorganizować sam. Dla tych słabszych stron prezydentury Baracka Obamy. Wielu uważa po prostu, że będzie to kontynuacja. Ja wiem, masz tu panie, skandale, które no, może nie mają już obyczajowego charakteru, bo trochę zbudowane, jeśli chodzi o jej męża i to, co działo się wcześniej, ale no, te skandale mają taki wymiar raczej bezpieczeństwa, które pokazują, że ta osoba, jeżeli rzeczywiście popełniła tyle błędów, kiedy była u władzy, no to takich błędów może nie popełnić więcej. Do tego pana zdaniem zadał więcej ciosów w tej wymianie na skandale, na te niejasne sprawy. Właśnie pojawiła się depesza, fundusz Clintonów przyjął od Kataru dotację z pominięciem prawa. Chodzi o $1 milion. Wcześniej mieliśmy nagranie do Trumpa, który, no wiadomo, pamiętamy, jak mówił o kobietach. Tak. Ilość, na pewno ilość różnego rodzaju takich małych afer, czy skandali związanych z wypowiedziami, czy zachowaniami, czy też takimi decyzyjnością, czy wydawnością. Na nic do ciebie zadzwonię jutro, wiesz? Trump może mówił negatywnie o Clinton, ale on odnosił się tam do dwóch elementów związanych właśnie z tymi skandalami, o których mowa, czy jeszcze dotyczącymi prezydentury Billa Clintona, czy samych działań Hillary Clinton jako senatora czy sekretarza stanu. Natomiast one na pewno mają większą wagę, to znaczy mają większy kaliber. Tutaj jakość ma znaczenie i ci, którzy uważali od dawna, że Trump nie ma absolutnie żadnych szans i że Clinton w tugla wygra te wybory, no dzisiaj się zastanawiają, czy jest możliwa sytuacja, a nie można jej wykluczyć, że postępowanie FBI, które w tej chwili jest no, kontynuowane, czy zostało jakby na nowo wdrożone w sprawie e-maili Hillary Clinton, nie doprowadzi do impeachmentu w sytuacji, w której ona obejmie prezydenturę i na tym też próbuje budować swoją podstawę teraz tam w ostatnich dniach. A jak pan ocenia zachowanie szefa FBI w tej sprawie? No bo zadziwiające jest to, że te rewelacje pojawiają się, wznowienie tego śledztwa pojawia się na tydzień przed wyborami. No trudno mi jednoznacznie powiedzieć,
co tak naprawdę motywowało Comeyem. Trzeba po pierwsze podkreślić, i to jest fakt, że Comey jest republikaninem, choć był nominowany na to stanowisko przez Obamę. Obama tu wykazał się takim jakby szerszym spojrzeniem, szerszym spektrum. On go zresztą próbuje do pewnego stopnia bronić. Nie chce mi się wierzyć w to, że Comey jest jakby elementem rozgrywki wyborczej, czyli że jakby działa całkowicie świadomie w tym kierunku, żeby to wygrał Trump, a nie wygrała Clinton, no bo jest to bardzo ryzykowne. Możliwe, że jest tak, to jest oczywiście jedna z hipotez, że informacje, które w tej chwili, w posiadaniu których jest FBI, są tak istotne i kluczowe, że w sytuacji, w której nie podjęliby pewnych działań jeszcze przed wyborami, a podjęliby później i one doprowadziłyby ewentualnie do negatywnych konsekwencji dla Hillary Clinton, no właśnie jakby przyniosłyby odwrotny skutek, czyli wszyscy by go oskarżali o to, że nie działał. Jego podstawową formą działania jest wdrażanie postępowań w sytuacji, kiedy istnieją ku temu uzasadnione przesłanki. No, czyli tak, i tak jest to wiatr w żagle Trumpa. To jest wiatr w żagle Trumpa, choć powiem szczerze, że nie wiem, czy akurat samo wdrożenie śledztwa przez FBI jest tym elementem determinującym. Myślę, że w ostatnich tygodniach kampania Hillary Clinton, ona w ogóle nie była w tym rozdaniu, w tym cyklu wyborczym wybitna jako kandydatka. To nie była dobra kampania z jej strony, a teraz jest coraz słabsza. Już to nie chodzi o to, że oni nie mogą znaleźć jakichś argumentów przeciw Trumpowi, ale ona sama dała się wciągnąć w tą rozgrywkę negatywną, gdzie kandydaci naprawdę językiem niewysokim politycznie mówią o tym, jak słaby jest kontrkandydat, a nie mówią o swoich programach politycznych. Nie mówią, jakimi będą przywódcami. W tej chwili to już się przestało liczyć. Jak działa ta niezwykle skomplikowana procedura wyborcza w USA? W historii mieliśmy już przypadki, kiedy wybory wygrywał kandydat, który otrzymał mniej głosów, prawda? Były oczywiście przypadki. No, najlepszy przykład jest w 2000 roku, kiedy Al Gore, gdyby to było głosowanie powszechne, około pół miliona głosów więcej niż George W. Bush, ale on zdobył więcej głosów elektorskich. No, problem polega właśnie na tym głosowaniu pośrednim, na elektorów, którzy tak naprawdę nie we wtorek czy środę, kiedy my prawdopodobnie, choć w tym roku nie wiadomo, ale będziemy już wiedzieć, kto zostanie prezydentem, tylko oni się spotkają, ci elektorzy, czyli reprezentanci stanów głosujący na poszczególnych kandydatów, spotkają się 19 grudnia. Wtedy oficjalnie oddają głos na tego kandydata i tutaj też pojawia się pytanie, czy są związani, czy nie. Różnie mówią o tym przepisy stanowe. Niektóre zakładają na przykład kary za to, że ktoś odda głos na innego kandydata, ale kara $1000 nie jest, myślę, karą, którą oni nie są w stanie zdzierżyć. Z drugiej strony, w historii było tak mało przypadków jakby rezygnacji z głosowania na kandydata wskazanego przez wyborców, że raczej nie spodziewam się, żeby to było masowe. No niemniej jednak jest to jakieś zagrożenie potencjalne dla demokracji. Społeczeństwo wybiera elektora na przykład Trumpa albo elektora Clinton, a on zmienia zdanie. I wreszcie po tym 19 grudnia, kiedy oni oddają głosy, to jest też jakby tajne oddawanie głosów, to oficjalnie prezydent jest ogłaszany 6 stycznia, kiedy kongres właśnie licząc te głosy elektorskie to ogłasza i 20 stycznia jest zaprzysiężenie. Natomiast no, przeważnie my wiemy po nocy wyborczej, kto wygrywa, bo te różnice nie są tak znaczne. Natomiast w tym roku oczywiście ta różnica dzisiaj jest zakładana około 60 głosów jeszcze na głosów elektorskich na rzecz Hillary Clinton, ale może się okazać, że te swing states zdecydują na korzyść Trumpa, a nawet jest możliwy, hipotetycznie mało prawdopodobny, ale możliwy remis. I w sytuacji remisu wtedy, czyli 269 głosów elektorskich dla jednego drugiego kandydata, wtedy decyduje kongres, izba niższa wybiera prezydenta, izba wyższa, czyli senat, wiceprezydenta, czyli moglibyśmy wtedy mieć sytuację taką, że prezydentem zostanie Trump, to w Izbie Wyższej Republikanie mają większość, a wiceprezydentem Kane. No ale to już jest bardzo abstrakcyjna wizja. A czy abstrakcyjną jest wizją to, że Donald Trump nie zgodzi się z wynikiem wyborów, będzie je kwestionował, nie wykluczył tego w czasie trzeciej debaty z Hillary Clinton? Nie wykluczył tego i to oczywiście jest problem. To nie jest tak, że nikt nigdy nie kwestionował wyniku wyborczego, bo przywołany przeze mnie wcześniej przykład roku 2000, kiedy poznaliśmy prezydenta Stanów Zjednoczonych ponad miesiąc po głosowaniu, no, gdzie świat właśnie podawał wątpliwość na cały system, bo tam jest też problem liczenia głosów w poszczególnych stanach. Niestety nie wszystkie formy liczenia głosów są skuteczne. I kiedy się jeszcze raz liczy te głosy i okazuje się, że wychodzi inny wynik, no to jest podstawa do zastanowienia się, czy w ogóle jakby powtórne głosowanie nie zmieni całkowicie mapy wyborczej. Amerykanie mają z tym wiele problemów, natomiast tradycji myślę, że będą dalej wierni. Trump, jeżeli to będzie bliski wynik, Trump będzie kwestionował te wybory i może się okazać, że rano we środę jeszcze nie będziemy wiedzieć o tym, kto będzie prezydentem. Z drugiej strony niebezpieczne jest, jeżeli on przy wyraźniejszej porażce pójdzie w tym kierunku, bo dzisiaj amerykańska ulica nie jest spokojna. Musimy kończyć. Są rozruchy, przepraszam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, profesor Paweł Leidler z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polskie Radio 24. Kryzys migracyjny wcale się nie skończył, przestrzegają eksperci. To, że do Europy nie docierają setki tysięcy uchodźców i migrantów, jak miało to miejsce jesienią ubiegłego roku, wcale nie oznacza, że problem zniknął. Nadal wielu przez Libię desperacko chce przedostać się do Włoch i dalej na północ Europy. W tym tygodniu, podejmując tę próbę, utonęło co najmniej 240 osób. Jak ostrzega ONZ, ten rok pod względem ofiar wśród migrantów jest tragiczniejszy niż poprzedni. O kryzysie migracyjnym rozmawiałem z Rafałem Kostrzyńskim z Biura Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców ONZ. Na jakim etapie jesteśmy kryzysu migracyjnego? Bo jeżeli spojrzeć do mediów, to tych obrazków dramatycznych jest zdecydowanie mniej niż to widzieliśmy rok temu. Ale czy to oznacza, że ten najgorszy moment jest za nami? Czy też to jest taka chwila oddechu, przynajmniej dla Europy? Ja bym przede wszystkim nie mówił o kryzysie migracyjnym. Trochę się boję tego słowa, bo wrzucanie wszystkich do worka z migrantami jest dla wielu osób bardzo krzywdzące. To jest po pierwsze. Empirycznie wiadomo, to ponad wszelką wątpliwość, że myślę, że około 80% z tych osób, które dotarły w zeszłym roku do Unii Europejskiej, które docierają teraz do Unii Europejskiej, to jednak są uchodźcy, a nie migranci. I powody ich przyjazdu tutaj, dotarcia, są raczej sytuują się w konwencji dotyczącej statusu uchodźcy niż w takich celach ekonomicznych. Czyli oni uciekają generalnie przed wojną, a nie po to, żeby poprawić sobie ekonomicznie jakość życia. Druga część pana pytania, czy mamy to za sobą, czy sytuacja się pogarsza, czy sytuacja się poprawia. To, jakie są te ruchy migracyjne, czy uchodźcze, to jest zawsze wypadkowa wielu różnych czynników. Po pierwsze, sytuacji na świecie, a ta się nie uspokaja, czyli mamy nadal w pełni rozwinięty konflikt w Syrii, mamy rozkwitający na nowo konflikt w Iraku, mamy nieuregulowaną sytuację w Afganistanie, mamy nieuregulowaną sytuację w Somalii i cały czas pączkujące różnego rodzaju konflikty w Afryce Równikowej i Subsaharyjskiej. W związku z tym sytuacja geopolityczna, myślę, że ulega pogorszeniu z dnia na dzień, a już na pewno można powiedzieć, że się nie poprawia. Potrzeby humanitarne w tych regionach oraz tych osób, które zostały dotknięte konfliktem, rosną. Prawdopodobnie to ciśnienie na to, żeby opuścić te miejsca, tak, żeby znaleźć bezpieczne schronienie, również rośnie. To, co może wpływać na ograniczenie takich ruchów migracyjnych, czy też uchodźczych, to postawa państw przyjmujących. I jeżeli na przykład będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją jak teraz, kiedy państwa Unii Europejskiej, wbrew przyjętym zobowiązaniom, trzeba sobie to jasno powiedzieć, będą zamykały granice przed tymi osobami, nie będą ich dopuszczały do odpowiednich procedur, bo nie chodzi o to, żeby wszystkich wpuścić, tylko żeby tym osobom, które potrzebują ochrony międzynarodowej, umożliwić ubieganie się o tę ochronę międzynarodową, to wtedy będziemy mieli do czynienia z zahamowaniem takiego ruchu migracyjnego i niektórzy mogliby wtedy powiedzieć, aha, sytuacja na świecie się poprawia. Poprawia się, no bo coraz mniej widzimy tych migrantów, czy też uchodźców docierających do Europy. Tymczasem nie jest to w ogóle rozwiązanie problemu. Rozwiązaniem problemu jest humanitarna pomoc i również pomoc proceduralna dla osób, które uciekają przed konfliktem, tak jak to było w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej, w czasach komunizmu w Polsce. Takie sytuacje się zdarzały wielokrotnie. Co dzieje się z tymi osobami? Bo jeżeli spojrzeć na statystyki, to w ubiegłym roku mieliśmy ponad 1 000 000 osób, które dotarły do Europy. Teraz jest 330 tysięcy. Mówi pan, że ta presja migracyjna wcale nie zmalała, a wręcz przeciwnie, rośnie. W takim razie co się dzieje z tymi osobami, które nie są w stanie dotrzeć do Europy? Gdzie one są? Najprościej rzecz ujmując, z tymi osobami nie dzieje się nic. Czyli nie mogą dotrzeć do Europy, muszą być albo na terytorium Turcji, albo na terytorium Libii, albo w krajach sąsiadujących z Syrią. Mówi się o tym, że Europa jest zalewana uchodźcami. To jest bardzo dalekie minięcie się z prawdą, dlatego że 90% syryjskich uchodźców, ale i wszystkich innych uchodźców zawsze znajduje schronienie w krajach tam, gdzie najbliżej mogą. I jeżeli popatrzymy na statystyki, to widać z nich wyraźnie, że 90% Syryjczyków znalazło schronienie albo właśnie w krajach sąsiadujących z Syrią, albo wręcz w samej Syrii, po prostu zostając tak zwanymi wewnętrznymi przesiedleńcami. To samo jest w przypadku Afganistanu, to samo jest w przypadku Somalii, to samo jest w przypadku wszystkich innych konfliktów bez absolutnie żadnego wyjątku. Natomiast te osoby, które próbują dotrzeć do Europy z powodów objętych konwencją genewską, to są osoby,
które u siebie w kraju pierwszego azylu tak zwanego przeważnie nie są w stanie znaleźć bezpiecznego schronienia. Ja powiem tak, bezpieczne schronienie to nie jest taka sytuacja, w której nikt do danego uchodźcy nie strzela. To jest trochę za mało jeszcze, żeby prowadzić normalne życie. Bycie skazanym na to, żeby mieszkać przez lata w całkowitym uzależnieniu od pomocy humanitarnej, bez możliwości posłania dziecka do szkoły, bez możliwości znalezienia zatrudnienia, bez dostępu do opieki medycznej czy opieki psychologicznej, wskazuje człowieka na życie w formie przetrwalnikowej. Ile w takiej formie można żyć? Rok? Maksymalnie. Osoby, które całe życie tak żyją, nawet dzieci się razem wychowują. No tak, ale to są sytuacje, sam pan chyba przyzna, no, zdecydowanie jednak patologiczne. To nie można skazywać człowieka na to, żeby przez całe życie żył w takim obozie dla uchodźców bez absolutnie żadnych perspektyw. Człowiek się oczywiście dostosowuje do pewnych sytuacji, ale nie możemy jako aksjomat przyznać tego, że każda uchodźcza rodzina, w tym posiadająca na przykład dzieci, będzie skazana na to, że przez sobie 25 lat zupełnie nie ze swojej winy będzie żyła w warunkach skrajnie urągających ludzkiej godności, byleby tylko mieszkała od nas jak najdalej. To jest właśnie mocne, mocne humanitarne podejście. Wiem pan ocenia działanie tego porozumienia z marca tego roku między Brukselą a Ankarą i w ogóle postawę Unii Europejskiej w tej sprawie? No bo ktoś powie, ona jest pragmatyczna, skuteczna, granice zamknięte, liczba uchodźców, migrantów docierających do Europy spadła. UNHCR nie jest częścią tej umowy. To jest umowa podpisana między Unią Europejską a Turcją. My oczywiście przyglądamy się temu, w jaki sposób ona jest realizowana. No, na pewno doprowadziła ona do spadku liczby osób docierających, zwłaszcza z wybrzeży Turcji, do Grecji. Pytanie jest tylko takie, co z tymi osobami, które mogłyby tutaj dotrzeć, ale nie dotarły, bo zostały zatrzymane w Turcji. Ważne jest to, żeby każda z tych osób miała dostęp do właśnie procedur azylowych, żeby mogła liczyć na jakąś formę ochrony międzynarodowej. Sytuacja się poprawia, ale jeszcze jest sporo do zrobienia w tym temacie, tak to ujmę. Warunki pobytowe dla tych osób są lepsze niż były, ale nadal nie zmieniła się jedna rzecz zasadnicza. Turcja jest wprawdzie sygnatariuszem konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźcy, ale z bardzo poważnym geograficznym wyłączeniem. To wyłączenie tak naprawdę powoduje, że o status uchodźcy w Turcji mogą się ubiegać tylko obywatele krajów rozwiniętych, przemysłowych, na przykład obywatele państw Unii Europejskiej. Natomiast już nie Syryjczycy, nie mieszkańcy krajów, właśnie chociażby Półwyspu Arabskiego na przykład. Więc dostęp do procedur w Turcji nie jest taki łatwy. Z naszej perspektywy może się wydawać, europejskiej perspektywy może się wydawać, że skoro oni tutaj nie przyjeżdżają, mówię o uchodźcach, no to mamy problem rozwiązany. Czasem rozwiązanie problemu może gdzie indziej. Żeby te osoby, które uciekły w obawie przed wojnym prześladowaniem, miały właśnie zapewnione godne i humanitarne warunki pobytowe. Ja nie tylko czy Europa jest w stanie im je zapewnić, czy to nie jest mrzonka, czy to nie przekracza naszych europejskich możliwości. W zeszłym roku do Unii Europejskiej dodało 1 015 000 osób. W skali ludności w porównaniu z całą ludnością Unii Europejskiej to jest 0,2%. To jest liczba, która już doprowadziła do gigantycznego kryzysu, tylko dlatego, że została Unia Europejska, ma na myśli wszystkie 25 lat urodziła dziecko, a nie Unię Europejską jako całość, bo coś takiego tak naprawdę nie jest. Więc Unia Europejska, która miała realizację właśnie swoje zobowiązania, zaczęła stosować pewnego rodzaju alternatywne metody, chociażby właśnie takie jak otwarcie szlaku bałkańskiego i przepchnięcie całego ruchu do Niemiec. Była taka myślę decyzja, bardzo ładny gest humanitarny ze strony ale nie było to rozwiązanie, które było regulowane prawem. Więc to doprowadziło rzeczywiście do dużego chaosu. Do czego właśnie
wprowadzał rozwiązania, które są nieprzemyślane, gdyby tym osobom zapewnić zastępstwo, gdyby zaczął działać mechanizm relokacji, który miał działać na okazał się fiaskiem, gdyby miał działać mechanizm przeszkody, bo się zobowiązało do przyjętego przeszkody na 900 uchodźców, do tej pory nie przyjęło żadnego. Polska się zobowiązała również do przyjęcia 7 tysięcy osób w ramach, nieco ponad 7 tysięcy osób w ramach programu relokacji. Do tej pory też nikomu nie przyjęto. Mówi pan, że ta presja migracyjna rośnie, że tych konfliktów jest coraz więcej, że sytuacja geopolityczna wokół Europy staje się trudniejsza. Ile Europa jest jeszcze w stanie utrzymać? Czy te granice zamknięte Europy są w stanie to wytrzymać? Czy tylko widzimy powtórkę taką jak z ubiegłego roku i nawet właśnie zamykanie granic, to nic się zda? Może nie w tym roku, w przyszłym roku, w przyszłym to następnym będzie taka dramatyczna sytuacja. Nie będzie tego, co w przyszłości może się stać. Słucham analityków, rzadko ich przepowiednie się sprawdzają. Prognozowano, że w tym roku do Unii Europejskiej dotrą 3 miliony uchodźców oraz migrantów. Z kolei, gdybyśmy rozmawiali w styczniu 2015 roku i gdybym panu powiedział, że w tym roku do Unii Europejskiej do 3 miliony osób, też nie uwierzyłbym tam. To są rzeczy, które są naprawdę bardzo trudno przewidywalne. Zależą od tylu zmiennych, że tego tak naprawdę nie da się przewidzieć. To jest tak jak z prognozowaniem pogody na 3 czy 4 miesiące naprzód. Jest to obarczone takim błędem, że tak naprawdę myślę, że nikt poważny nie może zajmować się czymś takim, bo traci po prostu wiarygodność. Natomiast jeśli chodzi o to, ile Europa jest w stanie wchłonąć osób, to właśnie wszystko zależy od tego, w jaki sposób to zrobi. Tak naprawdę najważniejsze w całym tym procesie trzymania granic bezpiecznych, ale jednak przepuszczalne, czyli dopuszczanie do procedur, jest właśnie to, żeby stosować solidarnie te procedury, które zostały zapisane, bo wszystkie kraje Unii Europejskiej są sygnatariuszami konwencji genewskiej. To jest po pierwsze. Po drugie, traktat lizboński, na którym ufundowana jest Unia Europejska, zawiera wprost odniesienia do konwencji genewskiej z 1951 roku. Przyjmowanie procedury azylowe są ujęte w konstytucjach tych krajów Unii Europejskiej, które te konstytucje posiadają, również w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Poza tym są prawa krajowe, które również regulują, mamy w Polsce ustawę o cudzoziemcach, która takie procedury reguluje. Jeżeli one będą stosowane, a za nimi z kolei będą również dobrej jakości programy integracyjne oraz też pozytywne budowanie wizerunku uchodźcy, zamiast demonizowania go, to Unia Europejska będzie w stanie wchłonąć i 5 milionów ludzi, uchodźców, bez żadnego zauważalnego efektu, w sensie negatywnego efektu. Rafał Kostrzyński z Biura Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców ONZ. I to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Marcin Pośpiech, spokojną sobotę i do usłyszenia. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Nie czekaj do ostatniej chwili z prezentami. Już teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor otrzymasz 100 zł na wybrany przez Ciebie prezent z asortymentu sklepu Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem. Brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. You can try, but never stop me. Volvo is coming. Idzie zima, a z nią modele Volvo dostępne od ręki. Odbierz już dziś i zyskaj 35 500 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renault Puren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renault Puren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. A, i tymianek. Suplementy diety Renault Puren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renault Puren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Nigdy nie eksperymentuję. Nie była. Ale jak to zrobić, żeby ona zrozumiała może, że to nie ma sensu takie wycie. Bóg nie jest wyjątkiem. Bóg jest radosnym Bogiem. Przeciw chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.
Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W Media Expert super niskie ceny. Na przykład srebrna lodówka Bosch No Frost klasa A++ taniej o 300 zł. Media Expert. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Tna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. To była reklama. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Jest 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W Warszawie trwa debata historyków z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Policja zatrzymała mężczyznę, który okradał pacjentów szpitala w Legnicy. Amerykańscy hakerzy mogli się włamać do rosyjskiej sieci komputerów rządowych. Kreml zaprzecza. Jak pozwalali, no to po prostu taki układ. Piotr Topoliński. W Belwederze z udziałem m.in. podsekretarza stanu Kancelarii Prezydenta oraz prezesa IPN trwa pierwsza debata historyków z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestników spotkania powitał minister Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu Kancelarii Prezydenta. W imieniu prezydenta odczytał list przysłany na tę okoliczność przez Andrzeja Dudę. Chciałbym, aby przygotowania do tej doniosłej rocznicy służyły godnemu jej upamiętnieniu, a także narodowej refleksji. Jest to okazja, aby pogłębić wiedzę Polaków o tym, z jakim poświęceniem, trudem, odpowiedzialnością i mądrością nasi przodkowie zdołali wybić się na niepodległość. Jest to również okazja, aby jeszcze bardziej umocnić w polskich sercach i umysłach instynkt państwowy. Poczucie, że własne, niepodległe państwo umożliwiające historyczną podmiotowość jest wartością bezcenną. Debatę akt 5 listopada 1916 roku Prolog Niepodległości zorganizowała Kancelaria Prezydenta razem z Instytutem Pamięci Narodowej. Rozpoczyna ona cykl debat historyków przygotowujących do obchodów stulecia niepodległości Polski. Przynajmniej od kilku tygodni pojawiał się w legnickim szpitalu, by okradać pacjentów. Liczbę poszkodowanych policjanci jeszcze ustalają. 21-letni złodziej wpadł dzięki kamerom zamontowanym przy bankomatach, wyjaśnia Robert Lemański z legnickiej komendy policji. Po kradzieżach mężczyzna popełnił kolejne przestępstwa i czterokrotnie po przełamaniu zabezpieczeń wykorzystał skradzione karty bankomatowe, by pobrać z rachunków bankowych łącznie 1850 zł. Pieniądze przywłaszczył. Złodziejowi grozi 10 lat więzienia. Systemy komputerowe w Rosji są chronione na poziomie odpowiadającym zagrożeniom, oświadczył rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow odniósł się w ten sposób do informacji medialnych sugerujących, że amerykańscy hakerzy włamali się do rosyjskiej sieci komputerów rządowych. Amerykańska telewizja NBC, powołując się na źródła wywiadowcze, podała, że hakerzy wojskowi Stanów Zjednoczonych włamali się do rosyjskich systemów odpowiadających za dostawę energii, łączność, a także do komputerów wewnętrznej sieci Kremla. Środki ochrony bezpieczeństwa cybernetycznego i informacyjnego wprowadzone są na poziomie odpowiadającym bieżącym zagrożeniom. Tak skomentował te doniesienia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Agencja TASS przypomniała, że Moskwa i Waszyngton od dłuższego czasu oskarżają się wzajemnie o ataki hakerskie. Szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Konstantin Kosaczow stwierdził, że informacje o cyberatakach są próbą odciągnięcia opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych od skandali, które wybuchły w trakcie kampanii wyborczej. Wcześniej rosyjski minister komunikacji Nikołaj Nikiforow zapewnił, że najważniejsze systemy informatyczne Rosji są właściwie chronione i należycie zabezpieczone przed ewentualnymi atakami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Największe lodowisko w Polsce na płycie Stadionu Narodowego w Warszawie już działa. W ubiegłym roku odwiedziło je ponad 500 000 gości. W tym roku spodziewana jest jeszcze większa liczba, mówi Jakub Opara, prezes spółki PL 2012 Plus, zarządzającej PGE Narodowym. Jest wiele, wiele atrakcji, jest curling, strefa gastronomiczna w ubiegłym roku funkcjonowała jako ice bar, dzisiaj funkcjonuje jako takie stoiska z specjałami regionalnymi, każdy może zjeść coś ciepłego, każdy może napić się czegoś ciepłego, więc masę atrakcji, jest szkółka nauki jazdy na łyżwach dla dzieci, więc moc atrakcji przed nami. Pierwsi goście na zimowy narodowy przyszli już rano. Nie boją się, chodzą na tafle, patrzą wokół, światełka są, jest miło, sympatycznie. Byłam w tamtym roku, znaczy 2 lata temu bodajże. To jest wielka zjeżdżalnia, cała z lodu i można zjeżdżać na pontonach z samej góry. Jest bardzo stromo, bardzo szybko, bardzo ślisko, ale na całe szczęście byłem już rok temu, więc nie bałem się. Zimowy narodowy organizowany jest po raz czwarty, będzie działał do 5 marca. Prognoza pogody. Zachmurzenie duże w całym kraju, na południu oraz na Podlasiu przejaśnienia. Na zachodzie miejscami słaby deszcz. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach do 11 w Bielsku Białej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz w Mediamarkt. 2 komputery w cenie 1. Kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 2349 zł, komputer Kiano Slim Stick otrzymasz w zestawie. Mediamarkt.pl. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna, dzięki podwójnej dawce 500 mg, odpowiada aż 2 standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventic ma 2 razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Wygrywaj wspólne chwile z najbliższymi. Tylko od 4 do 6 listopada w salonach Empik wszystkie gry planszowe i karciane taniej aż o 20%. Sprawdź naszą szeroką ofertę produktową. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał. Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź po edycję Legacy zawierającą 2 gry Call of Duty, nową odsłonę serii Infinity Warfare oraz Modern Warfare Remastered. Odświeżoną edycję jednej z najlepszych gier w historii. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. 8 minut po godzinie 13. Polskie Radio 24. Przed mikrofonem Może Kraśniewski, witam Państwa ponownie, a na początek tej godziny weekendu w Polskim Radiu 24 przenosimy się do Krakowa, gdzie trwa 2. Europejski Kongres w obronie chrześcijan. Politycy, duchowni, dyplomaci i eksperci zastanawiają się, jak pomóc prześladowanym na świecie chrześcijanom. Chodzi szczególnie o tych mieszkających na Bliskim Wschodzie w krajach objętych wojną, takich jak Syria czy Irak. Ze Światowego Indeksu Prześladowań 2016 organizacji Open Doors wynika,
że chrześcijanie są najbardziej dyskryminowaną grupą religijną na świecie. Organizacja szacuje, że może chodzić o nawet 100 milionów osób mieszkających w ponad 50 krajach. O sytuacji prześladowanych za wiarę z księdzem Waldemarem Cisło z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozmawia Paweł Pawlica. Skala z roku na rok. Prześladowanie chrześcijan wzrasta. Dwa lata temu mieliśmy 4 tysiące ofiar według różnego rodzaju raportów, a w ubiegłym roku 7 tysięcy. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ta skala ofiar wygląda w tym roku? Czy są już jakieś wstępne raporty? To znaczy, przez wiele lat utrzymywały się dane, które przedstawił kiedyś stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ-cie. I te dane były dużo wyższe, bo mówiło o 170 tysiącach chrześcijan, którzy giną rocznie za wiarę. Ostatnie dane, które były weryfikowane, to są sprzed 2 lat, które podało Radio Watykańskie, które mówiło nam o 105 tysiącach chrześcijan. Natomiast dzisiaj odchodzimy od liczb, ponieważ sprawa jest bardzo skomplikowana. Na przykład na krajach, które są zajęte wojną, dzisiaj jak Syria, Irak, te dane nigdy nie będą wiarygodne, bo one się zmieniają i nie dotrzemy do tych źródeł. Więc odchodzimy od podawania tych danych. Niemniej jednak te dane były badane przez instytuty zajmujące się wolnością religijną, przez Hudson Instytut w Stanach i tak dalej. Także to były dane porażające, no bo to nam dawało średnio, że co 3 minuty ginie gdzieś na świecie chrześcijanin. Wspomniał ksiądz od razu o Syrii i o Iraku, gdzie nigdy tak naprawdę nie dowiemy się, przynajmniej na przestrzeni ostatnich 3-4 lat. Ostateczna. Wciskamy, żeby decyzja o formalnym uruchomieniu artykułu 50 traktatu została podjęta jak najszybciej to możliwe. Myślę, że powinno to nastąpić na początku przyszłego roku. Negocjacje powinny zacząć się szybko. Z drugiej strony, jeśli chodzi o Niemcy i Francję, to sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy dodamy do tej całej układanki kwestie wyborów zarówno we Francji, jak i w Niemczech i jaki to może mieć wpływ na ewentualne